Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zaczął się mecz o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Gukeszem a Dinkli Renem. Dinkli Ren jest obrońcą tytułu, a Gukesz tutaj próbuje wyrwać tą, tę koronę przeciwnikowi. 18 Osiemnastolatek ma szansę zostać najmłodszym mistrzem świata w historii szachów. Wielka sprawa. Ciekawostką jest to, że za każdą wygraną partię zawodnik otrzymuje aż 200 tysięcy dolarów. Wielkie kwoty przed nami, wielkie emocje, dużo nerwów, no i ciekawe partie. Pierwsza partia była arcy więc zapraszam do analizy. Gukasz rozpoczął ruchem E4, no i panowie tutaj zaczynają grać. Co ciekawe, Ding rozpoczął ruchem E6, czyli obroną francuską, która na tym poziomie na pewno, ale i w ogóle charakteryzuje się ostrymi wariantami, ale też trudnymi, skomplikowanymi. D4, odpowiedź Gukesza, posunięcie D5 Dinklirena Też przypomnę, że Dinkliren, no jak wszyscy się orientują troszkę w świecie szachowym, to wiedzą, że spadek formy tego zawodnika jest ogromny. Gukes jest na fali, jak to się wszystko potoczy, zobaczymy. No i jedziemy dalej. Skoczek na C3. Tutaj wiadomo, że w obronie francuskiej po wymianach pozycja nabiera charakteru równego, więc czarne na to oczywiście liczą, więc nie dziwi wybór Gukesza. Skoczek C3, czyli z bardziej skomplikowaną pozycją. Skoczek na F6, no i posunięcie E5, no i się zaczyna. Teraz, moi drodzy, skoczek zaczyna grać na D7, oczywiście się wraca, to jest teoria debiutu. F4, wzmocnienie centrum, posunięcie C5. Tutaj widzimy czarne, chcą to centrum naruszyć, to jest normalna sprawa. Tak trzeba grać we Francuzie. No i ciekawy ruch skoczek z cena E2. Ja się przyznam szczerze, teoria debiutu. Tutaj dla mnie nie jest jakaś wybitnie znana, aczkolwiek ten ruch jest dla mnie małą nowością, ale to już nie chodzi o mnie. No w każdym razie, ten ruch na pewno jest dobry, przygotowany przez gukesza. Gra tutaj, pa, gra tutaj gukesz od ręki, więc wszystko na pewno dobrze działa. Skoczek na C6, no i posunięcie C3, żeby scalić te pionki. Jasne, że tutaj po wymianie na D4 skoczek wybija, i myślę, że opanowanie punktu D4 też jest dobrą tutaj opcją białymi. W każdym razie, poszło C3. I teraz posunięcie A5. Ruch, e, dlaczego to posunięcie jest zagrane? Otóż czarne próbują łapać więcej oddechu na skrzydle hetmańskim. To jest jedyna, e, myślę, że droga do tego, żeby e, w tej pozycji próbować grać aktywnie. Skoczek zagrywa na F3, posunięcie właśnie A4 standardowo, e, no i goniec na jeszcze E3. Oczywiście to jest normalna sprawa. Posunięcie goniec na E7. No i tutaj Gukasz już zaskakuje. Widzicie też na obrazku na szachownicy czas, jaki dysponują panowie. Do 40 ruchu tutaj em, gra jest bez inkrementu, więc no, trzeba te ruchy wykonywać dosyć szybko. No i widzimy, że Gukasz gra praktycznie od ręki i zaskakuje prawdopodobnie Dinga ruchem G4. Na transmisjach też, jest, też, też było mówione o tym posunięciu, że jest to takie zaskoczenie może. Dla Dinga. No w każdym razie ruch G4 wygląda dziwnie, aczkolwiek, no w erze silników, to wiadomo, że tutaj jest jakieś tam przygotowanie. Bardzo narzuca mi się tutaj posunięcie H5, które jednak najlepszym by nie było, bo po wybiciu tu się otwiera linia i skoczek G3 w przyszłości. Fajne rzeczy można próbować grać na skrzydle tutaj królewskim. Hetman zagrywa na A5 ze strony Dinga, no i posunięcie goniec G2. Rozwój figur białych trzeba skończyć, zrobić roszadę. Posunięcie A3. No i teraz, tak naprawdę, akcja się zaczyna. Niech was tutaj nie mylą te znaczki, które się pojawiają na czeskom. Ten ruch uważam, że i tak jest bardzo logiczny. Chodzi o osłabienie punktu C3. No i teraz wybić nie wolno, bo sobie zostawiamy tutaj takie bardzo słabe pionki, więc przepchać na B3 należy. No i w tym wypadku tutaj czarne zbiły teraz na D4. No właśnie, i teraz tak, wybić na D4 za bardzo też, znaczy można oczywiście, ale zdecydowanie lepszym ruchem jest ruch wtrącony, no i tutaj ten ruch to jest posunięcie B4. Odgonienie Hetmana. No i teraz niech nas też nie zdziwią takie ruchy jak Skoczek na B4, które byłoby po prostu złe. Niby tutaj goniec wisi, ale zobaczcie, że po wybiciu jest wybicie po prostu z szachem. No i goniec się zasłania, i białe mają ogromną przewagę, niemalże wygraną pozycję. Więc w tym wypadku czarne nie mogą poświęcić tutaj pionka na B4. Hetman musiał wrócić. No i teraz Skoczek z E na D4 punkt D4 opanowany punkt C5 opanowany ale pojawiła się słabość na C4 no i też czarne chcą to na pewno wykorzystać skoczek właśnie zagrywa na B6 i roszada ze strony Gukesza zastanawiające też jest to zobaczcie proszę, że można by było zagrać skoczek na B5 z atakiem na Hetmana Hetman by musiał uciec tylko na D8 żeby dalej bronić skoczka no i goniec F1 Ehm, bardzo fajna sugestia silnika, ale też logiczna, bo e, chodzi o to, że Goniec zagrał na G2. Bardzo ciężko wrócić Gońcem na F1, ale myślę, że w tym wypadku ten Goniec miałby tutaj po prostu więcej pożytku i sobie zdaję sprawę, że zobaczcie, roszada jest troszeczkę opóźniona, e, no ale tak się charakteryzuje, te, tak, tak się charakteryzuje ten debiut, że no, czasem wykonujemy takie ruchy niezbadane. No, szkoda, że Gukasz w ten sposób nie pograł, bo ten skoczek już nie miałby za dużo do powiedzenia. Skoczek z B6 na C4. W każdym razie, w tym wypadku, w tym momencie, białe właśnie zrobiły roszadę i skoczek wleciał na C4 z atakiem na gońca. Goniec wrócił sobie na F2 i goniec na D7. Rozwój ostatniej figury nareszcie. Standardowy ruch Hetman na E2. Wiadomo, tutaj też na E5 bardziej celujemy. Chcemy też na pewno białymi grać przez F5. Tutaj też trzeba uważać na tego typu posunięcia jak G5. Czasami osłabia to punkt właśnie F4, żeby uderzyć na E5. No na pewno Ding liczył tego, tego rodzaju posunięcia, ale się na to w końcu nie zdecydował. No i postanowił skoczkiem wymienić skoczka na D4 i skoczek zbił na D4. No tutaj oczywiście można by było spróbować zbić gońcem. Bardzo stabilnie to wygląda i tak ciężko zagrać w przyszłości czarnym ruch F6 w tym wypadku. No, ale cóż mogłoby być po tym ruchu? Bardzo ciekawe, ciekawą odpowiedzią byłoby teraz H5. No, i teraz są dwie opcje. Jeżeli G5, to myślę, że tutaj Ding po G6 czułby się bardzo komfortowo i bardzo stabilnie. Ciężko byłoby robić przełom F5 białymi. Inną możliwością byłoby na pewno zbicie, ale po wybiciu wieżą cały czas skoczek na przykład wieża i jest, wjeżdża na G5 i jest ruch G6, który broni wszystkiego. Myślę, że czarne są również z tej pozycji bardzo. Zadowolona. Oczywiście białymi trzeba było próbować grać gońcem H4, H5, ale do tego jest jeszcze daleka droga. W każdym razie myślę, że dlatego też tutaj Gukasz zdecydował się zbić skoczkiem. To też ma swoje jak najbardziej atuty. Pozycja jest równa w tym wypadku, ale też czasy się na szczęście wyrównały. Tutaj Gukasz po prostu już musiał samodzielnie wykonywać ruchy, chociaż dziwnie to brzmi. Samodzielnie, no myślę, że do pewnego momentu był bardzo przygotowany. Może też Ding gdzieś go tam zaskoczył. Ciężko mi powiedzieć w sumie gdzie. Skoczek zagrywa na B2. Bardzo y, dziwne ustawienie, prawda? Ale zobaczcie, wykorzystanie tego pionka. Skoczek y, fajnie tutaj pilnuje tych pól, no i Hetman się otwiera do tego, żeby tego pionka skosić. Hetman zagrywa na E3, i tutaj się robią małe już kłopociki białych. No taki ruch y, no, niby stabilny, niby normalny, ale zobaczcie, Hetman C4 i presja. Zostaje wywierana przez czarne. W tym wypadku wieża zagrała A na C1. Można byłoby zagrać wieżą z F na C1 i grać gońcem na F1. Dziwię się trochę czarnym, że w ten sposób nie grały. W sumie nie wiem dlaczego, no ale myślę, że po takim ruchu e, wymiana Hetmanów jest nieunikniona, a czarnym chyba o to chodziło. E, no i potem zrobienie roszady to byłaby formalność, wstawienie wieży na C8 i atakowanie słabego punktu na C3. Myślę, że dlatego też wieża zagrała na A1 z A1 na C1, przepraszam i tutaj się pojawia też taka opcja jeżeli hetman zbiłby tutaj na A2, no to właśnie wieża, wieża może wrócić i tego pionka atakować, choć w tym wypadku byłoby to czarnymi dobre za chwilę pokażę w którym momencie byłoby to na pewno niestosowne wieża na C1 teraz w tym momencie wieży... sorry, tutaj się trochę zakręciłem wieża Wieża AC1 nastąpiło. I teraz w tym momencie, przepraszam, Hetman E3, wieża C8. Ja się pomyliłem w wariantach. Wybaczcie, bo mam tak tu po prawej stronie namazane. Wieża C8 po prostu, nacisk na C3, ale motyw będzie bardzo podobny. Zwróćcie uwagę teraz, wieża C1 byłoby dobre. Na pewno, teraz byłoby dobre, bo już goniec F1 fajnie tutaj pilnuje. A w układzie, gdy właśnie Hetman by zagrał od razu tutaj i wieża A na C1, no to można tego pionka śmiało zbić. Tutaj się poprawiam w analizie, wybaczcie proszę. W każdym razie wieża C8, wieża zagrała na C1 i Hetman teraz leciał na C4. No to ma to sens oczywiście w ataku na tego pionka. I ruch F5. No zwróćcie uwagę, jeżeli teraz po ruchu F5 Hetman by zbił tego pionka, no to czarne dostają gorszą pozycję właśnie po powrocie, powrocie i wieża bije na a3, więc tutaj białe by na pewno stały przyjemniej. Jest ruch f5, no i Ding zagrywa hetman d3. Pozycja czarnymi robi się mało przyjemna. Napra białymi, sorry, wróć, białymi przecież robi się mało przyjemna. Figury czarnych zaczynają po prostu bardzo, bardzo grać dobrze. Hetman wrócił na E1. No, wymiana tutaj raczej nie była w zakresie Gukesza. I bardzo silny ruch, koniec na G5 z atakiem na wieżę. Tutaj chodzi też o panowanie pewnych pól. Zobaczcie, że bardzo odważnie gra ding i nie boi się ruchu H4, co jest możliwością w pewnym momencie. Oczywiście nie teraz. Wieża C2. No, i w tym układzie wieża zagrywa na C4. Znak zapytania. Myślę, że niesłuszny do końca. Tutaj można byłoby na pewno zrobić roszadę. Roszada byłaby tutaj dobrym ruchem. Król się po prostu już chowa, i czarne stoją bardzo, bardzo dobrze. Stałyby. W każdym razie wieża zagrała na C4 i teraz ruch H4. Ale twardo goniec zagrywa na F4, i zobaczcie, atak na pionka. Goniec stoi stabilnie. Tym gońcem nigdzie nie można ruszyć, żeby wieżą atakować gońca. No więc, y, goniec na włosku tutaj sobie wisi, powiedzmy, stoi i y, denerwuje przeciwnika. No, i teraz jesteśmy w takim y, ważnym punkcie. To znaczy, punkty y, tutaj bardzo, ważna, bardzo ważny moment już nastąpił na pewno w partii po, po tym, jak Skoczek wleciał na B2 i Hetman też na C4. Y, tutaj, Gukesz ma bardzo trudną pozycję. Bardzo trudną. Nie wiadomo, co tutaj chłopakowi doradzić. Czas goni. Zobaczcie, że Dink ma teraz pół godziny, przeciwnik 16 minut, więc e, no, doświadczenie tutaj i e, nerwy są niezwykle istotne. Zachowanie tutaj emocji. Hetman zagrał na B1. No, komputerowy najlepszy ruch, e, tyle że on nie wystarcza do tego, że, żeby zachować pionki. E, wieża zbiła na C3, wieża odbiła i Hetman zbił na C3. No i teraz pionek zbił na 6 Ding tutaj musi grać precyzyjnie. Gukasz próbuje swoich sił z każdej strony, żeby gdzieś tam ugryźć przeciwnika. I teraz są dwie możliwości: wybić pionkiem czy gońcem. Co jest lepsze? Tutaj Ding wybrał bicie pionkiem, ale bicie gońcem byłoby troszeczkę bardziej precyzyjne. Dlaczego? Dlatego, że nie otwieramy linii F. Ta wieża nie będzie miała już tutaj możliwości przeszkodzenia czarnym w Roszadzie No i cóż, na przykładowy wariant, skoczek E2, no bo tego gońca raczej trzeba sprzątnąć, Hetman by zbił pionka, jest bicie, jest bicie. Goniec C5 nie pozwalamy czarnym na roszadę, ale Hetman zbija na G4 i powiedzmy wieża F3 za takim na pionka i skoczek C4. Czarnych pozycja byłaby wyśmienita. Jedyny minus to jest taki, że nie mogą czarne zrobić roszady, ale myślę, że po ruchu B6 byłaby taka możliwość. No właśnie, ale Ding zbił w tym momencie pionkiem. Po wybiciu pionkiem skoczek zagrał na E2, Hetman zbił pionka, skoczek F4, jedyne słuszne ruchy i Hetman C2. No ruch można powiedzieć nietrafiony, ale też ciężko doradzić. No Tutaj pozycja białych jest po prostu ciężka, moi drodzy. Na pograniczu przegranej Hetman C2 i nie wiadomo za bardzo, jak białymi dalej kontynuować się inną rzeczą, ciekawą w sumie ciekawe ciekawe warianty, byłoby zagranie gońcem na C5, odcięcie przeciwnikowi robienia roszady i atak na Hetmana. Tyle, że z zimną krwią, czarne by zbiły pionka. No i przykładowo tutaj Hetman C2. I stoimy dalej. No nie wiadomo też w sumie jak grać. Inną możliwością taką taktyczną byłoby zagranie Hetmanem na H7. Bardzo ciekawy ruch, tyle że niestety niepoprawny białymi. Tutaj zobaczcie, że jak nastąpiłoby bicie, no to mat na F8 partia by się pięknie skończyła. Nie na tym poziomie, moi drodzy. Czarne miałyby w tym momencie świetną odpowiedź, naprawdę świetną i jedyną hetman na d4, podstawienie hetmana. Zobaczcie, co by się działo. E, grozi szach. Chodzi o odciągnięcie tego gońca, żeby nie było mata na f8. No i przykładowo, jak zbija tutaj, no to zbija wieża na h7 i czarne są e, świetne. Mają wygraną pozycję. W momencie, gdyby król odszedł na h2, dalej są groźby, ale jest hetman h4. No, i tutaj by się partia skończyła również bardzo, bardzo szybko. E, ciekawy wariant, no w każdym razie tak e, nie było. E, wracamy do pozycji z Hetmanem na C2. Hetman zagrał na C4, wiadomo, tutaj trzeba bronić linii. E, teraz Hetman na D2, Roszada ze strony czarnych. No i właśnie, czarne e, robią Roszadę, moi drodzy, w 31. ruchu rzadki widok, a we Francuzie w sumie się zdarza. E, tutaj goniec zagrywa na D4, no i skoczek na D3, poprawianie swoich figur. Zobaczcie, jak fajnie grading nie próbuje, nie próbuje od razu wymieniać, żeby stępem nie być atakowanym. Skoczek D3, dobrze jest poprzeliczane, wszystko. Hetman na E3 i wieża teraz na F1, go f 1 No i ktoś powie, no przecież tutaj teraz białe wygrywają figurę, jest związanie nie do odparcia. Na szczęście szachy są bogate w taktykę, moi drodzy. Jest ruch wtrącony, posunięcie E5. No i tak naprawdę, jeżeli tutaj by zbił goniec, czy Hetman, bez znaczenia większego, powiedzmy, że to zbije goniec, to jest Hetman D4, bicie, bicie. No i końcówka jest wygrana przykładowo G5. I po goniec A4 możemy próbować grać gońcem na B3 z taktyką. A jeżeli przykładowo, jeżeli tak, goniec na B3, jeżeli goniec na B1, to goniec na C4. Goniec zajmuje świetne pole, pionki się trzymają, dwa pionki więcej, końcówka gońcowa jest kompletnie wygrana, byłaby oczywiście. W tej sytuacji białe jednak zbiły pionka na E5, Hetman G4, no i goniec zagrał na G2. Zwróćcie uwagę na czas, mamy posunięcie 36, a Gukasz ma 43 sekundy do wykonania 40 ruchu do kontroli czasu. Ding gra już tutaj bardzo po profesorsku, goniec na f5, po prostu ustawia jak najlepiej swoją figurę i nie pozwala przeciwnikowi na kontrę. Oczywiście goniec g3 z opcją mata na e8 trzeba niezwykle uważać, ale jest po prostu goniec c 4 z przesłoną, no i po wymianach czarne byłyby świetne. Dalej są, król zagrał na h2, posunięcie h6. No i to jest ruch arcy-arcymistrzowski, czy tak się wyraża. Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Arcy-arcymistrzowski. W każdym razie chodzi o wyczekanie przeciwnika. Czarne już zrobiły wszystko, co mogły, i nie muszą na siłę gdzieś szukać kombinacji. H6, lufcik dla króla. Dzień, dzień dobry. I tak naprawdę w sumie dobranoc. Moi drodzy, zostało zagrane goniec na H3. Hetman wleciał na D1. Tutaj już mamy 39 ruch. I goniec zagrywa na D6. Tak, po prostu troszeczkę dalej białe zagrały, ale jest Hetman C2 z szachem. No, król zagrał już na G3. Kontrola czasu już minęła, więc panowie dodali, dostali, dostali po 30 minut z powrotem. No ale w tym momencie Hetman zbił po prostu pionka. Zobaczcie, że goniec świetnie tutaj broni diagonali, broni też linii. Hetman nie może wtargnąć do obozu przeciwnika. Goniec dał szacha i król zagrał na 8. Moi drodzy, Gukesz poddał partię. Ding Liren wygrywa pierwszą partię. Coś niesamowitego. Czarnym kolorem w pierwszej partii w meczu o Mistrzostwo Świata daje mu to niezwykle duży komfort gry w tym właśnie meczu. No i zobaczymy, czy młody Gukesz odbije się. Tutaj jeszcze zobaczcie, co by mogło się zadziać. Grozi oczywiście mat i bardzo ciekawy ruch. Hetman E4 z taktyką. No, jak odbijemy, no to tutaj pada Hetman. Co ciekawe, w tej pozycji silniki też mówią, że czarne nie muszą tego przegrać. W każdym razie po tym ruchu jest oczywiście wtrącenie Hetman F2. No, i po takim zagraniu e, na przykład królem, czy e, nie wiem, odejściu na H3 bez znaczenia, jest odbicie po prostu Hetmana z wygraną. No i tutaj e, e, w tej pozycji partia się skończyła. Moi drodzy, myślę, że partia bardzo ciekawa. Obrona francuska zagrana. Na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Dzięki Ren wrócił do, na, na dobre tory. Zobaczymy. No pierwsza partia. Tu dużo się może wydarzyć. Dużo psychologii będzie w tym meczu duże pieniądze, prestiż. Cały świat patrzy na te partie. Życzę Wam dobrego oglądania. Oczywiście będą analizy z meczu o Mistrzostwo Świata także zachęcam do oglądania. Może w międzyczasie też speedruny. Dziękuję Wam bardzo. Na koniec małe ogłoszenie. Polecam. Wejście na stronę szachuś.pl, tam macie kursy. Niedługo Black Friday będą zniżki i chyba tyle. Więcej ogłoszeń w przyszłości niedalekiej, także niebawem. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.